przeczytać fragment książki 13 pięter Filipa Springera, dzięki której zrozumiałem, dlaczego mieszkalnictwo w Polsce jest takie, a nie inne. Fragment na temat wynajmowania lokatorom mieszkań. Trochę napisane przez osobę, która wymienia te cechy, które wynajmujący nie powinni podawać w ogłoszeniach. Listopad 2014. Na facebookowej grupie z ogłoszeniami mieszkaniowymi Mieszkaj Dobrze Warszawo pojawia się wpis Zosi. Drodzy najemcy i najmujący, od dłuższego czasu szukam lokum i zobaczyłam chyba już z 1000 ogłoszeń. Obejrzałam z 25 mieszkań i przeprowadziłam niezliczoną ilość rozmów w ciągu miesiąca. Zatem wypada mi być i zabłysnąć kilkoma życiówkami. Pierwsze. To, że mieszkanie ma sprawny kaloryfer, wyposażoną kuchnię i pralkę oraz nowe zasłony, nie czyni z niego apartamentu. Dziwię się, że wam palce się nie łamią, kiedy wpisujecie w ogłoszeniu słowo apartament, kupa nazwana pralinką i tak nie będzie kupą. 2. Wynajmowanie mieszkania zapuszczonego do granic ludzkiej wyobraźni, ze śmierdzącym tapczanem, brudną wykładziną i żółtymi ścianami oraz syfem, który wychodzi zza lodówki, to jeszcze brak wyobraźni czy już absurd? 3. Ceny kawalerek. Po 5 latach wynajmowania, łącznie 3, stan IKEA lub inne przyzwoite dwupokojowych, nie dalej jak 15 minut od centrum mieszkań, każde za maksymalnie 1300-1400 plus media, mam ochotę strzelić kogoś patelnią. To, że wystawisz do 20-metrowej klity dywan w zebrę i dwa inne krzesła, nie czyni z niej studia wartego 2000. Czy student na czole ma wypisane frajer? 4. Lokatorzy szukający lokatora. Absolutny własny kantor wymiany walut. Ja zajmuję pokój 8-metrowy sam, więc zapłacę za pokój 600 zł. Ale jak jesteście parą i weźmiecie ten 10-metrowy, to 1300. W moim świecie płaci się za pokoje po połowie, nawet jeśli będę chciała w nim upchnąć całą wioskę. 5. Karaluchy. Dotychczas nie miałam przyjemności aż tak rozbudowywać swojego zwierzęcia, ale ostatnio dowiedziałem się, że oto ulubieni pupile warszawskich apartamentów. Ja rozumiem, że to niczyja wina, bo dezynsekcje nie działają, bo sypy, bo tysiące ludzi w bloku z wielkiej płyty. Ale jak się pytam przez telefon o te paskudztwa i w odpowiedzi słyszę zapewnienie, że absolutnie nie ma, a podczas oglądania po kuchni pełza 10, to nie mam słów. Nie jestem paniusią z Okieniusia, ale odchody karaluchów wytwarzają silne alergeny i w takich warunkach zaczynam mieć duszności po kilku minutach. Taki ze mnie wybruk natury. Nieliczni mają jaja, żeby powiedzieć prawdę, bo i z takimi się zetknęłam. Dziękuję. Chciałbym nominować Sebastiana Rogalskiego